Zobaczmy zatem, proszę Państwa. Dobry moment nastał, żeby zobaczyć, co Stanowski ma do powiedzenia w tej sprawie. Ja lubię, lubię pooglądać sobie te materiały Stanowskiego. Główny powód jest taki, że ja mam, ja mam poczucie, że on, mimo tego, że uczestniczy w internetach już od paru lat dobrych, w sensie YouTube'owych internetach, no to jednak ma dystans, taki dystans trochę outsidera. I to jest, to jest ważne. Ja tego dystansu wiele razy o tym mówiłem, nie mam tego dystansu. Za bardzo tych ludzi znam, za blisko byłem tego środowiska, mimo że byłem. Relatywnie daleko jednak, bo to większość tych ludzi jednak daleko poza sferą moich zainteresowań, jeżeli chodzi o gaming, była. Ale i tak, tak mam, łapię się często na tym, że, że nie mam dystansu do tego i czasami jestem gotów wybaczać łatwiej rzeczy, których wybaczać nie należy. Kogokolwiek już spotkała krzywda. Zero tolerancji wobec pedofilii, wobec przestępstw w charakterze seksualnym. wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. To jest to najważniejszy i najcięższy dla mnie. No, Dubiel widzę coś tam. seria dobrze. Chciałem powiedzieć, że dubiel, du, Dubiela też trzeba by prześledzić, bo on, bo on y, chyba jakąś sprawę zakłada w Ardędze. Więc będzie się działo. To jest, tam jest dużo rzeczy do przejrzenia. Trzeba by też tego, jak się nazywa ten Stankiewicz, ten prawnik, bo on też się odniósł do tego materiału. No, zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy Wardenga za to nie oberwie gdzieś. Nie? Ale wydawało mi się, że on jest super ostrożny, ale z prawem i z prawnikami to nigdy nie wiadomo. Pedofilsko-obyczajowych. Tym razem te afery były tak duże, że niektóre z nich rozlały się także. Na media tradycyjne. Niemniej mam takie wrażenie, że ludzie z pokolenia mojego, trochę starsi ode mnie, trochę młodsi ode mnie, nie do końca wiedzą, kim bohaterowie, lub też raczej antybohaterowie tych afer w ogóle są. Postaram się. To dzisiaj... dobrze, to się zapoznamy na spokojnie. To Stanowski podszedł do tego dziennikarską, bo też większość tych materiałów, które się przytrafia na YouTubie, to jednak są materiały, które biorą pod uwagę że u, 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 oglądacze doskonale wiedzą, o kogo chodzi. A jestem też niezwykle ciekaw, jak Stanowski widzi tych naszych bohaterów. E, bohaterów Tych naszych bohater, bohaterów ostatnich wydarzeń. ...wytłumaczyć, o co chodzi, a wszystko jeszcze okrasić moim komentarzem, bo komentarz, moim zdaniem, tutaj jest bardzo istotny. Czy ja mogę przyspieszyć? Nie, może nie, może nie. Nie, nie będzie dwie, dwie godziny. Czy ja ogarnę donate? U mnie nie ma donateów. Przykro mi bardzo. Mam za dużo szacunku do waszych portfeli. A dlaczego ten komentarz będzie Nie, ustąpił? nie ma u mnie donateów. Dlatego, że szkoda by było, aby nie wykorzystać takich wydarzeń, takich nośnych wydarzeń do tego, aby zaszły pewne zmiany w funkcjonowaniu państwa i w funkcjonowaniu nas samych. O świat. Zmiany w funkcjonowaniu państwa to zawsze wygląda niebezpiecznie, bo kto się zajmie tymi zmianami? Politycy. A jacy politycy? No nasi, więc lepiej, żeby się nie zajmowali zmianami. No, ale dobra. Natomiast w naszym funkcjonowaniu owszem, by się przydało. Wiedza rodziców powinna być znacznie większa. A dobra, zobaczymy, co Stanowski powie. Niedawno mieliśmy wypadek na autostradzie A1 i ktoś może powiedzieć, że to po prostu kolejny wypadek, kolejne ofiary. Kolejna rodzina, która straciła życie, kolejny debil za kółkiem, który jechał za szybko. Po prostu dzień jak codzien, nawet jeśli nie dzień, no to. O po... oh Jezu, to jest w ogóle o tej sprawie, żeśmy. Ja nie, nie zahaczałem o tę sprawę. To jest. Ja. Oh. Dobra, słów kilka na temat tego, tego wypadku. Tam jakby wina jest tam oczywista i, i bezdyskusyjna, ale prawo być może podchodzi do tego inaczej. Natomiast ja mam takie bardzo często spotykam się z takimi komentarzami, że gościu za długo jechał lewym pasem i ten z tyłu musiał hamować, i, i w ogóle i ten, ten co jedzie niewłaściwym pasem, to tam popełnia błąd. Może popełnia błąd, ale to nie jest taki błąd, którym można kogoś zabić. Jak gościu zapierdala 200 na godzinę albo i więcej tym lewym pasem i nie ma czasu, żeby zahamować. To jest, to jest, bardzo często są takie sytuacje, że, że ktoś na przykład za długo jedzie lewym pasem, bo wyprzedza jakąś tam kolumnę samochodów i czasami boi się zjechać czy coś. Tam jest, tam jest wiele takich. Ja jestem bardzo daleki od obwiniania ludzi, którzy jadą za wolno lewym pasem albo jadą za długo lewym pasem. Bo to jest coś, co można. To, to nie jest. To jest niewłaściwe. I tak nie należy robić, nie? ale to nie jest taka sytuacja, która spowoduje, że, że nagle dojdzie do jakiejś gigantycznej kraksy. A jak gościu zapierdala 250 na godzinę albo 300 na godzinę, to jest, to jest potencjalny morderca. Nie? I to taki z premedytacją, no bo tam to w ogóle nie ma co porównywać. Ja, ja nie jestem w stanie pojąć, że są ludzie, którzy są gotowi bronić tego pojeba i, i mieć pretensję do gościa, że lewym pasem za długo jechał. No. Wiele razy mi się zdarzało wyprzedzać samochody I trafiałem na samochód jadący z przodu Który jechał za wolno i za długo tym lewym pasem Jedyne co musiałem zrobić To odrobinę zwolnić i wytrzymać To nie jest tak, no wiadomo, że jestem trochę wkurzony Bo chciałbym wyprzedzić szybciej, ale paliwo To jest niewłaściwe I niezgodne z prawem, czy tam z czymkolwiek Nie powinno się tak, ale to jest w ogóle To nie należy tych czynów Mierzyć jaką, w jakikolwiek sposób Zbliżoną miarą no, dobra Lećmy dalej, bo nie o tym dzisiaj, nie? Powiedzmy tydzień jak tydzień. Zawsze coś takiego się zdarza. I oczywiście będzie nam smutno, będziemy nawet wstrząśnięci, ale tak naprawdę to wzruszymy ramionami i pójdziemy do samochodu, żeby pozapierać dalej szybko, ale bezpiecznie. O, nie zawsze tak jest. W sensie. Tak, niestety jest tak bardzo często. Dzisiaj nawet w związku z tym, że byłem zainteresowany tym konkretnym wypadkiem, to teraz internet mi podrzuca mnóstwo nagrań. Zwłaszcza na Twitterze dostaję nagrania z takich akcji, które wydarzyły się po tym wypadku, że ludzie dojeżdżają po chamsku bardzo blisko, siedzą człowiekowi na zderzaku, wyprzedzają z prawej, bo już nie mają cierpliwości. Więc takich sytuacji jest pełno i ludzie jeżdżą fatalnie. Ja osobiście po autostradzie, bo jestem starym dziadem, jeżdżę 115 na godzinę. Nie jeżdżę szybciej, bo, bo, bo lubię sobie posłuchać książki, lubię sobie pomyśleć o różnych rzeczach i nigdzie mi się nie spieszy. Jeżdżę 120, jak jadę z żoną, bo moja żona uważa, że jestem starym dziadem, i 115 to za wolno. To jest jedyny moment, kiedy do 120 przyspieszam. A mam dobre auto, mógłbym zapieprzać znacznie, znacznie szybciej. Ale lubię sobie jechać na spokojnie, powoli, książeczki posłuchać. Ale właśnie takie katastrofy powinny dać do myślenia nam samym, co zmienić, i politykom dać do myślenia, co zmienić. Po to byśmy nie skończyli my w płonącym aucie, albo my. W drugim wariancie skuci w kajdanki i w obstranych gaciach na lotnisku w Dubaju. Dobrze, że dorwali tego typa. Już, już ten moment, kiedy, kiedy on uciekł z Polski, to pomyślałem sobie, no korzyść taka przynajmniej, że nie będzie po polskich drogach jeździł. Ale szybko go dopadli. Tam długo się, długo się nie, nie, nie ukrył. W tym Dubaju to jest ekstradycja? Chyba jest. Chyba parę miesięcy temu nawet podpisana była z Dubajem. Albo parę lat temu. Ale to jest jakaś świeża rzecz. Dobrze, że gnoja dorwali, ale... No, jak, już, jak, jak już go tutaj nie było to, było, to było dobrze. Ale nie sądzę, żeby ludzie, którzy jeżdżą w ten sposób, czegokolwiek się nauczyli tutaj. To jakby. No, każdy, każdy, kto postępuje w sposób niewłaściwy, to uważa, że jego nie spotka. Nic złego, bo wiele razy tak postępował i nic mu się jeszcze nie stało. Więc prędzej czy później takie rzeczy się dzieją. Ostatnio też, żonie, podrzuciłem jakiś materiał, gdzie super szybkie auta wyprzedzały się na jakiejś takiej zwykłej drodze. Dwu, znaczy takiej dwupasmowej? Dwu, jak są? Dwupasmowej, nie? I tam też doszło do jakiegoś wypadku, jak ludzie też zginęli. To chyba gdzieś na, na Zachodzie, gdzieś we Włoszech chyba. Albo we Francji. No dobra, jedźmy dalej. Byłoby strasznie, byłoby niestosownie, byłoby... Sardynia, tak. powiedzieć, że ta rodzina na autostradzie A1 zginęła po coś, bo zginęła po nic i zupełnie bez sensu i nigdy nie powinno się to zdarzyć. Natomiast byłoby też Straszne i obrzydliwe, gdybyśmy nie wyciągnęli z tej tragedii jakichś mądrych wniosków. I podobnie jest z aferą pedofilsko-obyczajową. To jest najbardziej zboczony. Easy, easy. Proste, proste. Pierwsze pytanie brzmi: kim w ogóle są ci ludzie? I nie jest to pytanie, na które łatwo odpowiedzieć, ponieważ w pewnym sensie, biorąc pod uwagę kompetencje, biorąc pod uwagę dorobek życiowy to są nikim. Włos to jest fakt niezaprzeczalny. W sensie większość z nas funkcjonujących w internecie i zarabiających niezłe pieniądze w internecie, to poza tym internetem to niewiele nie mamy do, do, do powiedzenia. W sensie niewiele mamy do zaoferowania światu. I przyjmuję tutaj liczbę nogą, ale chciałbym powiedzieć, że ja skończyłem budownictwo i mogę postawić ścianę na przykład. Albo otynkować coś tam, nie? Więc, ale ja trafiłem do internetu, jak już byłem stary i miałem czas, żeby się nauczyć rzeczy pozainternetowych. Więc po raz kolejny pamiętajcie, że ja jednak jestem pozytywnym bohaterem. Więc tak, umiem, umiem. Jestem fachowiec, fachura. Dużo czasu spędziłem na budowach, więc co nieco potrafię, ale jednak. Co by nie mówić, no to większość ludzi, którzy zaczynają zabawy z internetem w wieku kilkunastu lat, często rezygnując z wykształcenia, no to nie potrafią nic poza tym, że są popularni w internecie. Więc zgadzam się ze Stanowskim, niezwykle ciężko jest wytłumaczyć, co to za ludzie i co oni mają do zaoferowania. W ostatnim czasie skompromitowanych zostało kilku twórców internetowych, ale zdecydowanie najbardziej niejaki Stu. Oprócz niego oberwali Boxdel, Dubiel, Gonciarz. Gargamel no i fagata. Większość z nich powiedziała w trakcie różnych wyznań, instagramowo, Twitterowo, Facebookowych, że aktualnie przechodzi terapię. No wiadomo, terapia to jest słowo klucz, jak przechodzisz terapię, to, to po prostu się, masz się, wszyscy mają się od ciebie odwalić. To jesteś na terapii, jesteś w trakcie terapii. Ojej, terapia, w ogóle wiecie, jak to brzmi. Jakbyś mieszkał na wsi, to po prostu byś poszedł do lekarza, ale tu jesteś. Czy do psychologa, a tu jesteś w trakcie terapii. Widzicie, w ogóle z terapią, ja chyba parę dni temu powiedziałem, że muszę się zapisać na terapię na wszelki wypadek. W sensie jeszcze nic złego nie zrobiłem, ale kto wie, może coś zrobię, już będę miał terapię od, odkreśloną, odhaczoną, więc będę miał jakąś linię obrony. No ewentualnie, i to też być może otwiera mi drogę do popełnienia różnych głupot w przyszłości. Problem z terapią zaczął się chyba parę lat temu, bo, bo z jednej strony był taki czas, że kiedy ktoś się przyznawał do terapii albo że ma depresję, to był postrzegany tak, ludzie patrzyli na niego z góry, że jesteś nienormalny albo nie potrafisz sobie poradzić albo weź się w garść. Więc byliśmy w te, przez, przez długi czas w takim, w, takim, w takim stanie, żeśmy funkcjonowali, że wszelkie próby radzenia sobie z problemami przy użyciu jakiejś tam pomocy farmako, farmakologicznej albo przy użyciu psychoterapeuty, to było coś niewłaściwego. I w związku z tym, żeby zwalczyć ten sposób myślenia, to żeśmy zaczęli krytykować ludzi, którzy się naśmiewali z tego. No i dzisiaj funkcjonujemy trochę w takim, w takim świecie, w którym terapia jest rzeczą właściwą, trzeba to robić i nie wypada się wyśmiewać z ludzi, którzy tą terapię przechodzą. To są ludzie, którzy mają problemy, mają prawo mieć te problemy i my musimy Uszanować to, że sobie radzą z tymi problemami. Więc znaleźliśmy się w takim miejscu, że terapia świadczy o tym, że mamy problemy, ale z nimi walczymy w sposób bardzo, bardzo sensowny. No i w związku z tym poszliśmy jeszcze krok dalej, bo to zawsze idziemy krok dalej. Teraz terapia stała się linią obrony dla każdego pojeba w internecie. Zrobisz coś złego, byłeś na terapii. Ho, przecież byłem na terapii, no to hello. Widać, że, że walczę z tym, no nie zawsze mi się udaje. No i teraz jesteśmy w takim zawieszeniu. Czy, możemy, czy już możemy krytykować tych, którzy idą na terapię, czy jeszcze niespecjalnie? Więc idziemy w drugą stronę. Ta sinusoida będzie się kręciła w tej weftę. Więc dlatego ta terapia jest taką linią obrony dzisiaj? Bo żeśmy, bo żeśmy się odzwyczajili od krytykowania jej. W sposób właściwy zresztą terapie są ważne. Ale nie dla każdego. Dla, dla jednego terapia będzie wizytą u psychoterapeuty, dla innego terapią będzie wizyta yy, więzieniów, na przykład. No i jak masz terapię, no to. Trudno, żeby ktoś Ci coś wyciągał, bo to tylko pogorszy jakby postępy, spowolni postępy tej terapii, więc w ogóle takiej osoby trzeba zostawić z boku. Tak, jedna pierdololo, na które niektórzy, niektórzy się nabierają, ale w sumie chyba już mało kto. Mam wrażenie, że dzisiaj to i OJ Simpson byłby w trakcie terapii, ale tak się dziwnie składa, że nie ma o Oh Kto nie łapie tego dowcipu z OJ Simpsonem, to proszę się dokształcić. Do, do Okej, mm, okej. Okay. <laughs> okay. No dobra, ale kim są w końcu ci ludzie, którzy chodzą na tę te terapię? Nie wszyscy, ale większość z nich. No to po kolei. Stu, to jest koleś, który grał z dziećmi w gry dla dzieci i yy, no kur*** zaskoczenie. Co yy. ja się zgadza. Wszyscy są zaskoczeni. <laughs> A. Ile razy ja mówię... A to jest w ogóle to jest bardzo krzywdzące, co teraz powiem. Wobec tych, którzy grają w gry dla dzieci. Z dziećmi. Zawsze zawsze uważam, że to jest ultra podejrzane. Typy, co, Dorosłe typy, co grają w gry dla dzieci z dziećmi. To, to, to mi... To, to mi nie pasowało nigdy. Ale cholera wie. No może niektórzy mają takie przedszkolanko, przedszkolankowe zapędy. I dobrze się w tym odnajdują i nie mają złych intencji. Więc... Ale to jest... Ale to dlatego... Niestety każdy z nas funkcjonuje w jakiejś tam bańce swojej, nie? Moja bańka... No ja gram w Minecrafta z moim synem, no. To bez przesady. Ale pal licho. Więc moja bańka jest taka, że facet, który, że faceci raczej nie tolerują dzieci, zwłaszcza obcych. Swoje własne to tak tolerują trochę. Ja jestem z tego pokolenia, z tego świata. Że to matka ma się zajmować dziećmi? Ja upośledzony jestem, no. Więc ja nie, nie cierpię za bardzo zwłaszcza cudzych dzieci. Wła własne toleruję, tak tym powiedzmy. Więc bardzo mi dziwiło zachowanie dorosłych facetów, którzy się doskonale bawią w towarzystwie dzieci. Nie? No ale to moja bańka: no, może to jest niewłaściwe podejście do świata. Okazało się, że teraz wiele osób ma go za pedofila. Gdyby starszym ludziom powiedzieć, kim, z kim można byłoby go zestawić, no to należałoby to powiedzieć, że taka współczesna wersja Michaela Jacksona. Tamten miał większe środki, więc budował fantastyczne posiadłości. Ten natomiast zabrał 12-latkę do. Hotelu, żeby się z nią gilgotać pod kołdrą. Następny jest Dubiel. Dubiel jest kolegą Steve, czyli takim kolegą Michaela Jacksona. On po prostu kiedyś miał kamerkę i ją włączył i stał się popularny, albo też jego kolega miał kamerkę, on po prostu siedział obok i też to nie zmieniło faktu, że stał się popularny. Bo... Ej, wytłaczcie mi, yy, wytłumaczcie mi yy, fenomen yy, tego Dubiela. W sensie takim, on jest ładny? <grym> Bo. <grym> Ja nie potrafię tego zinterpretować. To on, on, on dlatego, że on jest dziewczyny, dziewczynom się bardzo podobał, tak? Bo to w, wszystkie inne rzeczy, które on pokazywał, to ani nie były ani nie były zabawne, w sensie ten, ta, ta wartość rozrywkowa była niskich lotów, ani nie były zdecydowanie za mądre, nie? To, to, to jakby, żeby wszystko było jasne. Okej. Okay. No dobrze. dobrze. Czyli był ładny. To jest, to jest jego fenomen. Okej. Okay. Boxdel też grał w gry, tylko dla starszych dzieci. Aktualnie organizuje bójki, e, gdzie występują e, między innymi także inne osoby, które grały w gry. E, aktualnie... To jest Buxel, Back ba Organizował bójki, organizuje bójki dla ludzi, którzy też grali w gry. I też jakby, okej, okay, no, to się, się, okej, to w ogóle, ja zaczynam się zastanawiać, czy te gale freakfightowe, to też nie popłynął mocno na tej całej dramie, bo się, bo się też może okazać nagle, że większość uczestników tych, tych, tych sytuacji tam, tych biatyk, no to też jest tam, przynajmniej kilku się przytrafiło, którzy się w tej sprawie pojawi, pojawili, nie? Więc no... Aktualnie zasłynął tym, że wysłał wiadomość do uczennicy piątej czy szóstej klasy szkoły podstawowej, że ma za małe piersi, jak na jego wielką kutangę. I to nie przyjęło się z dobrym odbiorem społecznym. Nie pykło i nie wiem, do kogo go porównać. Gąciasz z kolei nagrywał filmy o Japonii. Piękny. Oh my god. Stanowski. Ach, wiem, że to nie jest dobry moment, żeby się śmiać z tego, nie? Ale tak, tak jest, no. To jest tak, jak on powiedział. Ja on cały, cały czas głęboko wierzę, że ten boxdel to, to z głupoty, że to wynika z, z, z głupoty takiej, no. Nie mogę. No, to w ogóle jest ciekawe, bo ja tam z boxdelem nie mam żadnych relacji. Nigdy nie miałem. Ale fakt, nieważne. Nie będę go, bo mnie znowu ktoś naskoczy, że ja go bronię. No ale dobra, Gąciarz to jest mój. To jest. No to. Gąciarz mnie rozczarował strasznie. W sensie ja się sam się. I... I... Moje podejście do Gąciarza jest rozczarowujące dla mnie. O to chciałem powiedzieć. Piękne filmy i uchodził za postępowego, lewicowca, otwartego na świat, feministę wręcz. Potem się okazało, że ten feminizm jego jest taki lekko skrzywiony, bo e, polegał na tym, że e, uprawiał seks z kobietami, oferując im w zamian narkotyki, a ta cała jego walka o prawa kobiet to raczej była walka z kobietami, które lubił konkretnie zeszmacić, gdy tylko nikt tego nie widział e, i nie słyszał. To jest, to jest niestety bardzo bliskie e, prawdzie, to co mówi Stanowski. Ja do tej pory nie mogę się nadziwić, że są ludzie w internecie, którzy uważają, że to, co robił Gądziesz, jest uzasadnione. Że te dziewczyny były pełnoletnie i że one same lubiły ćpać, więc pełne prawo mają e, faceci, żeby takie dziewczyny wykorzystywać. Bo przypomniał mi, się, e, przypomniał mi się film, który bym chciał polecić wszystkim tym, którzy uważają, że to jest OK. Jest taki film, e, e, Rekwiem dla snu, chyba. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Zresztą świetna muzyka jest w tym filmie, tak. Poza tym. I polecam sobie obejrzeć Rekkiem dla Snu, bo tam jest dokładnie taka sytuacja. Yy, dziewczyny, dziewczyny, która cipała yy, yy, nałogowo i traciła kontrolę nad sobą. Więc serio, ja, ja nie wiem, czy jeżeli ktoś tak myśli, nie? że te dziewczyny można obwiniać na równi z gąciarzem, to już jest zjebany. Nie? W sensie już nie wiem, czy można mu pomóc. Ale warto obejrzeć ten film. Może to da jakąś szansę, żeby wyjść z tego upodlenia intelektualnego, w którym się znaleźli. Bo, no dobra, nieważne, bo się, bo się nakręcam. A nie, nie o to chodzi, nie? No, powiedzmy do kogo go porównać: taki randomowy piłkarz z Manchesteru. Już nie będę mówił z swojego klubu, bo w zasadzie wszystko jedno. Gargamel z kolei to był taki autorytet. Stał nas straży moralności w całym internecie, e, opowiadał o złych ludziach, o ich złych zachowaniach, a potem się okazało, że najgorzej to on się zachowywał sam, gdy już wyłączono kamerkę, no i wtedy był przemocowcem we własnym domu, opluwającym swoją, jakżeby inaczej, nastoletnią, niepełnoletnią e, dziewczynę. Kto, w ogóle, czy ktoś ma dzisiaj pełnoletnią dziewczynę? Ja mam, <grym> chciałbym powiedzieć. Jest co prawda rok ode mnie młodsza, ale jest pełnoletnia, żeby wszystko było jasne. Ja wiem, że ja młodo wyglądam, ale jest pełnoletnia. Gargamel to mnie tak nie zaskoczyło aż bardzo. Znaczy, to było też ogromne rozczarowanie, ale pomyślałem sobie, że to jest taki typowy schemat, faceta, który mówi innym, jak mają żyć, żeby móc samemu żyć zupełnie inaczej. Czy to wyszło z mody zupełnie. Trochę jest to e, dziwaczne. Powiedziałem, że dziewczyny mam? Oh. To jest... Dziewczyna i żona to jest ten sam egzemplarz, żeby wszystko było jasne. I to nie chodzi o uprzedmiotowienie, mówiąc egzemplarz. My z żoną podchodzimy do siebie z dystansem, okej? Okay? Praszam każdego, któremu zniszczę dzieciństwo, ale youtuberzy, czy ogólnie ludzie robiący rzeczy w internecie, to egoiści. W każdym razie Gargamel to taki Jacek Kaczmarski, mm, ten od mury runął. A no i Fagata, Fagata ma po prostu duże cycki. I lubi sport, o ile nie trzeba wychodzić z domu. Ł łóżkowe sporty. Jesteście bardzo niesympatyczni w stosunku do fagaty. Ja już to nie raz mówiłem. W dawnych czasach jej odpowiednikiem byłaby powiedzmy Carmen Elektra. Ci wszyscy ludzie mieli kiedyś szczęście polegające okay. na tym, że mieli kamerkę i dostęp do internetu albo. Ktoś obok nich miał kamerkę, a oni obok usiedli. Albo i chłopak miał kamerkę i ona się załapała. No i potem już poszło w swojej bańce, stali się bardzo popularni. Niektórzy stali się ogromnymi. Zasięgowo. Ja zatrzymam się trochę tutaj w tym miejscu, bo tu się nie zgadzam ze Stanowskim. Być może to mnie dotyczy, ja jestem interesowny w tej sprawie, ale, ale, ale palicho. To jest też tak, że to nie wystarczyło, że oni mieli kamerkę, że włączyli kamerkę i nagle stali się popularni. Oni włączyli kamerkę i byli uparci przy okazji. Ta upartość to trochę wynikała z pracowitości. Ja wiem, że generalnie się myśli o youtuberach, że oni nic nie robią, tam wrzucą jedną fotkę albo nagrają krótki film i na tym zarabiają miliony. No nie, no trzeba długo, długo publikować, trzeba publikować regularnie, trzeba cały czas wracać do tego. To nie jest tylko i wyłącznie przypadek, bo takich pięknych, ślicznych, jak Dubiel, pewnie było kilkudziesięciu. Takich jak Steward, co grali w Minecrafta, pewnie było kilkuset albo kilka tysięcy. I oni zabłysnęli nie dlatego, że byli najlepsi, tylko byli najbardziej pracowici w tym, w tym towarzystwie. Czasami ktoś, kto ma, kto jest złym człowiekiem, ma także kilka cech, które są pozytywne. W sensie dla niego, przynajmniej. Otwórcami interne w internecie, inni po prostu dużymi. Jedni i drudzy zaczęli zarabiać pieniądze niewspółmierne do swoich możliwości intelektualnych i doświadczenia życiowego. Ja tego nie robię dla hajsu, ja to robię dla doświadczenia. Co tak ubrany? Ty pracujesz? To jest najgorsze uczucie, co ja w ogóle w życiu miałem. O, ukry mnie, weź go, zabierajcie. A potem już pchały ich algorytmy YouTube'a czy Twitch'a. I poszło, i może się tak zdarzyć, jest to bardzo prawdopodobne, że jeśli macie dzisiaj dzieci w wieku 20 lat, albo 16, albo 22, to być może byli to ich idole. I... A propos algorytmów, ja mam takie pośród tych różnych rzeczy nieprzyjemnych, które się wydarzyły na przestrzeni ostatnich paru lat w internecie, to chyba najgorsze są algorytmy. One bardzo mocno promują tych twórców, którzy. Są najbardziej kontrowersyjni, najbardziej skrajni, w ogóle skrajne zachowania stają się bardzo najbardziej wyraziste i najczęściej widoczne. W normalnych warunkach skrajność, w normalnym społeczeństwie, skrajność jest zawsze spychana na ubocze i generalnie komunikują się ze sobą ludzie o neutralnych poglądach, bo są w stanie z sobą zupełnie spokojnie współ, 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 współżyć. Nie? Natomiast internet się. Jakby przez jakiś czas internet był takim przedłużeniem tego, co w społeczeństwie było normą, dzisiaj stał się trochę zaprzeczeniem tego, co w społeczeństwie normalnie działa. Czyli to, co w społeczeństwie było odrzucane, czyli skrajności w internecie, staje się to super, super popularne. I, i staje się to jakby takim, takim głównym miejscem, wokół którego algorytm się kręci. Głównym, ja wiem, głównym zjawiskiem skrajność, skrajność, skrajność. Więc ym, wiadomo, że w, 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 w polityce populizm też zawsze z, od, odgrywał jakąś rolę, ale wydaje mi się, że poszliśmy, poszliśmy bardzo, bardzo mocno w stronę skrajności w internecie. I ta skrajność też się przenosi już teraz, to jest tak, jakby to jest taka choroba, która narodziła się w internecie i ona się rozchodzi także na, na, już na nasze życie społeczne. Dlatego już też y, poza internetem czasami nie potrafimy ze sobą normalnie gadać, bo ludzie zawsze znajdują okazję, żeby się kłócić. Więc. I dole z przypadku, a dzisiaj nieprzypadkowe upadki. Nieprzypadkowe upadki dlatego, że było oczywistym, że spośród iluś tam twórców internetowych, którzy nagle staną się bogaci, sławni i w swoim mniemaniu ważni, no to nie wszyscy to po prostu uniosą. W zasadzie dlaczego mieliby to w ogóle unieść? Dlaczego ktokolwiek miałby to unieść? Zaczęło im się wydawać, że mogą wszystko. Że zawsze będą traktowani jak bóstwa, że będą zawsze otoczeni wionuszkiem ludzi, którzy po prostu chcą podać im rękę. Eee, w to aż trudno uwierzyć, ale dzisiaj, jak się popatrzy na nagrania, gdy ci twórcy internetowi jeździli po jakichś meetupach, po centrach handlowych, to tam naprawdę była masa dzieciarni zapatrzonych w nich niemalże jak w Cristiano Ronaldo czy Leo Hej. A propos meetupów, to też jest, e, to też jest takie, taka. E, to, to też były takie spotkania, na których byłem może ze dwóch albo ze trzech i dłużej nie byłem w stanie wytrzymać, bo tam dzieci, dzieci, dzieciaków było za dużo. Za dużo dzieciarni nie można było wytrzymać w tym hałasie. Z perspektywy dorosłego faceta, nie? więc też byłem totalnie zadziwiony. Że ci youtuberzy są w stanie wytrzymać w tym, w tym towarzystwie tyle godzin, tyle czasu i właściwie dobrze się tam bawić. I wychodziłem z założenia wcześniej, że to chodzi o kasę, nie? że jeżeli jesteś w stanie to znieść, to będziesz lepiej zarabiał, bo tam fanów zdobywasz, ludzie są zainteresowani tobą bardziej, obserwują cię uważniej. Mm, ale chyba chodziło o coś więcej niż o kasę. Więc znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że jeżeli komuś, komuś chodziło o kasę, to jest wygląda na to, że był szlachetnym twórcą. <śmiech> nie? <śmiech> jeżeli tam, ktoś tam był tylko dla kasy, to był fajnym ziomkiem. Rozumiecie? To był naprawdę dorany przyłóż chłop. Ale w rzeczywistości byli to zwykli, prości ludzie, którzy po prostu wybili się na streamach. Ale na streamach nie wybijasz się dlatego, że jesteś inteligentniejszy od innych, tylko wybijasz się dlatego, że jesteś bardziej wyrazisty. Ale to jest wyrazistość Klasowego głupka, który po prostu nie wstydzi się spierdzieć przy całej klasie. Wydaje mi się, że Stanowski trochę. jakby ma rację, tylko jego opinie dotyczą bardziej współczesności niż tego, co tam było 12 lat temu. Bo streamów jeszcze nie było wtedy, kiedy oni się wybijali. Streamy się pojawiły trochę później. I ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj są oskarżani o tego typu rzeczy, raczej zafunkcjonowali na YouTubie, streamy pojawiły się później i tam wśród streamerów też jest pewnie dużo osób, które mają coś tam za uszami. Natomiast to co, to, co Stanowski opowiada, nie? o tych ludziach, którzy, którzy, którzy błyszczą w ten sposób, to wydaje mi się, że to jest bardziej współczesne, to jest bardziej TikTokowe. Na TikToku bardzo łatwo zabłysnąć, robiąc jakieś takie skrajne głupoty. I jest mnóstwo takiego kontentu na TikToku, który jest powiedziałbym. O, odrażający, ale wzbudza zainteresowanie. Pranki były, pranki były. No tak, pranki były, to prawda. To prawda, były pranki. Ale tak, tak uważam, że on, on trochę źle ocenia ten czas tam 12-15 lat temu, ale paliwa. To jest wyrazistość jakiejś dziewczyny, która nazbyt często chodzi do męskiej, a nie do damskiej toalety. To jest tego rodzaju wyrazistość. I z reguły wokół takich wyrazistych osób jest wianuszek i innych, którym to imponuje. Bo dzieciaki są głupie, łatwo im zaimponować. Nie wszystkie dzieciaki są głupie, ale niektóre są. Łatwo im zaimponować. Więc jest w każdej. Wydaje mi się, że większość dzieciaków jest głupich z definicji. Po to jesteśmy głupi za dzieciaka, żeby potem wiedzieć, jakie błędy popełnialiśmy i mądrzeć z czasem, nie? Ale powiedziałbym, że nie każdy dzieciak da się wkręcić w tego typu towarzystwo. Jakby poziom naiwności jest inny. Może, może głupota to jest złe słowo, może naiwność, no. W tej klasie wokół klasowego głupka jest wianuszek takich też głupków, którzy po prostu nie mają śmiałości, by odwalić każdy numer świata. Przynajmniej jedna z wymienionych dzisiaj przeze mnie osób, wiadomo o kim mówię, dzięki śledztwu e, sylwestra Wardengi, któremu kłaniam się nisko, bo wykonał kawał bardzo dobrej roboty, e, wygląda na 100% pedofila. To znaczy być może ta osoba, po prostu, gdyby nie sprzyjające okoliczności, e, założyłaby normalną rodzinę i śniła o 12 czy 13 latkach jedynie w nocy, czy też. E, pod prysznicem, natomiast tak się życie potoczyło, że ta osoba do tych 12 czy 13 latek miała dostęp. Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się mieszkaniem... To były gorsze nie, rzeczy. Nie. Czy mamy do czynienia? Co chciałem powiedzieć, że, że wszystko na to wskazuje, że, że przynajmniej te wiadomości, które zostały zebrane w materiale Wardengi, w wiadomości od Stewarta, Wyraźnie sugerują, że on nie tylko te dziewczyny podrywał, te nieletnie nie wiem, czy podrywać to jest dobre słowo ale wręcz całą filozofię miał obudowaną wokół tego, że to jest właściwe. I, i, i to potwierdza, bo jestem prawie pewny, że sporo z tych twórców decydowało się na te relacje z bardzo młodymi dziewczynami tylko i wyłącznie dlatego, że nie mieli dostępu do dziewczyn w swoim wieku. I uznali, że ok, no skoro takie mają fanki, no to trudno i będą się tam obracać wśród tych fanek. Natomiast w przypadku Stewarta wiele wskazuje na to, że to gdzieś jakby głęboko w nim się działo, to w jaki sposób on pisał do tych dziewczyn, jak on się tłumaczył swoim starszym dziewczynom z, z tych relacji, to raczej, raczej, raczej wskazywało na to, że to jest głęboko, głęboko zakorzenione w nim. Z pedofilem, czy z kandydatem na pedofila? Na pewno z obrzydliwą postacią, to oceni prokuratura a potem sąd. Natomiast mam wrażenie, że w tym całym towarzystwie taki twardy pedofil jest jeden, a wokół niego są ludzie, gdzie zadziałał miks głupoty, debilizmu, prymitywizmu, poczucia władzy, chęci podążania za liderem, chęci pozostania w gronie zaufanych osób, e, po prostu cymbałów, którzy nie do końca wiedzieli, e, na co się piszą i nie potrafili unieść odpowiedzialności, jaka spoczywa na popularnych twórcach internetowych. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi ciągle chodzi po głowie. W sensie, czy oni wiedzieli, ci, ci ludzie z towarzystwa stewarda, że on faktycznie miał z tymi dziewczynkami kontakt taki bezpośredni, żeby tam do hotelu chodził z dziewczyną albo spotykał się. Bo jest. jest, jest mówicie, że tak, nie? Ja, ja, ja nie jestem przekonany, czy to, jest, czy to zostało udowodnione. Bo no taki jak to potrafi się ukrywać nawet przed bezpośrednim otoczeniem. Bo jest, jest, jak na przykład widzicie, że wasz znajomy pisze niewłaściwe rzeczy do tam młodej dziewczynki, to możecie zaprotestować, ale to jeszcze nie jest taka rzecz, że... Znaczy powinniście zaprotestować, ale rozumiem, że to jest taka głupota, która może wam, że może wam umknąć to, co należałoby zrobić. To, to, to trochę mi się w głowie nie mieści, że oni wiedzieli, że on krzywdzi te dzieci, i mimo tego nie powiedzieli. To już jest trochę za dużo. Wydaje mi się, że każdy normalny by powiedział, że tutaj nie ma, że, że głupota, naiwność to nie jest linia obrony tutaj. Więc tak, no, nie ma dowodów, że wiedzieli. Oni zawsze będą mówili, że a, ostatecznie. Wiedzieli, że ma takie zainteresowanie, ale że zrobił coś złego, to nie wiedzieli. Tak się będą bronić. Ale no, tego to się nie dowiemy chyba nigdy, jak było faktycznie. Przede wszystkim imponowała im władza, a władzę łatwiej mieć nad osobą niedojrzałą, niż nad osobą dojrzałą. Oczywiście nie twierdzę, że obronią się te proporcje pod tytułem jeden pedofil i tam 8, 10, 12 cymbałów, bo codziennie mamy nowe wiadomości. Każdy dzień przynosi nam coś nowego i z czasem te proporcje mogą się po prostu pozmieniać. Natomiast w pewnym momencie i tak trzeba będzie zrobić selekcję pod tytułem. Pedofile na lewo, yy, zwykłe, obleśne ch**ie na prawo. Do obleśnych, zwykłych ch**ów zaliczam także tych, którzy wiedzieli, ale nie powiedzieli. To jest chyba niestety yy, grono dość liczne. Kto wiedział, a nie powiedział, powinien zniknąć z internetu, ale nie dlatego, że internet odłączy mu dostawca, tylko powinien zniknąć, bo go zabierze... Policja, do kicia e, i tyle. E, wiedzieć, a nie powiedzieć o pedofilu, to jest jak wiedzieć, a nie powiedzieć o mordercy. I mam wrażenie, że dopiero teraz nie, do niektórych dotarło, że tam można naprawdę postawić znak równości. Nie powiedziałeś ludziom, że ktoś jest pedofilem i krzywdzi dzieci, to tak jakbyś nie powiedział, że ktoś jest mordercą i krzywdzi dzieci. Ja I się zastanawiam, zastanawiam się, czy to, co ja wiedziałem, czy to się kwalifikuje już, jakby zupełnie szczerze, krytycznie patrząc na, na to, co, z, z, z czym ja miałem do czynienia. Ja miałem taką sytuację, że ktoś mi tam wspomniał, ale to tak było naprawdę z drugiej albo z trzeciej ręki. Nie? W sensie, jakby wiedziałem. Nie, ktoś mi powiedział, że, że wyniknie jakaś afera. Już nie pamiętam kto, bo to gdzieś tam na jakiejś imprezie Jarakowej było. Po tej imprezie ktoś mi powiedział, że prędzej czy później wyjdzie afera z youtuberami i z nieletnimi dziewczynami. Nie? I to, to to gdzieś tam mniej więcej zostało mi przekazane. Przy czym nie wiedziałem kto, nie wiedziałem gdzie, nie wiedziałem kiedy. Nie? Ale. I, I szczerze mówiąc, uważałem, że to jest jakaś plotka, która nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Więc, yy, więc nie wiem, czy to jest coś, z czym mogłem coś zrobić. Czy, czy, czy powinienem był coś z tym zrobić. Nie? Więc w zasadzie, no to co? No. Ale serio się nad tym zastanawiam, nie? Morduje dzieci. Bo uznałeś, że hej, nie będę taki fajny w internecie, jak to powiem. Po to się narażać, po co robić sobie kłopoty? No więc teraz masz te kłopoty. No dobra, spójrzmy na to wszystko. Szerzej, nie zagłębiajmy się w te obrzydliwe wiadomości, w te nagrania głosowe. Idźcie sobie do Wardęgi i on to naprawdę bardzo dobrze oddał. Tam możecie zapoznać się z materiałem dowodowym, jeśli to kogoś interesuje. Ale spójrzmy na tą całą sprawę z lotu ptaka. Z lotu ptaka. Bo jeszcze raz zaznaczę, głupotą byłoby nie wyciągać wniosków z takich zdarzeń i się na nich nie uczyć. Przede wszystkim cały internet jest zatruty. Rozjechał się stary świat z nowym światem. Nie ma starych autorytetów, które mogą funkcjonować jednocześnie wśród młodych ludzi. Nie ma autorytetów z Gazety Wyborczej, Polsatu, TVN-u, yy, wprost Newsweeka, TVP w polityce itd., które równie dobrze odnajdą się wśród młodych ludzi yy, w internecie. Tam znika ich cały blask. Yy, nie mają swojej społeczności, są zerem. W zupełnym oderwaniu od tradycyjnych mediów powstało takie uniwersum, jak mówiłem przed chwilą i to uniwersum zostało zaatakowane w pewien sposób, ale ono się odrodzi. Będzie nowy gość, który będzie grał z dziećmi w gry dla dzieci. Będzie nowy... Ja myślę, że jakby w obliczu tego, co się pojawiło teraz, podejrzewam, że, że dużo spraw jeszcze wyniknie i to jest spraw takich, które będą dotyczyły współczesnych twórców, współczesnych popularnych na TikToku. Ja jestem prawie pewny, że to, co się działo tam paręnaście lat temu na YouTubie, to była jakaś, jakiś, jakiś tam procent, może jakiś promil, pewnie procent tych YouTuberów zaangażowanych w robienie rzeczy totalnie niewłaściwych. Wydaje mi się, że w związku z tym, że te afery nie wychodziły gdzieś tam, nic wcześniej się nie ujawniło, to ci wszyscy kolejni twórcy, którzy są super popularni teraz, to o, o, wśród nich też jest jakaś grupa ludzi, którzy robią rzeczy niewłaściwe. To nie jest tak, że... Że tamto pokolenie, tych pierwszych youtuberów, że z nimi coś było nie tak, to jest coś, co jest chyba taką. mieści się w zestawie zachowań we współczesnym internecie. I, i być może teraz przyszedł taki moment, że wszystkie te zachowania zostaną wskazane. Mam, mam takie poczucie, że, że, że no to jest taki, jak to mówią, noc długich noży, że dużo, dużo głów poleci. Ale nie sądzę, żeby te zachowania się zmieniły na dłuższą metę. No ale tu. To... Intelektualista, który się okaże zwykłym zwyrodnialcem, będzie inna dziewczyna, która będzie dawała. D pod płotem. Będą nowe osoby, które zawładną umysłami naszych dzieci. Czy nam to się podoba, czy nie. Więc będą kolejni przypadkowi idole i kolejne nieprzypadkowe upadki tych idoli. Cały cykl się zamknie. Ale zatrucie internetu jest głębsze. Przecież dzisiaj, internet, wgłębiając się w to, co kto mówi. To dzisiaj internet przypomina zakładka. A propos tego, co piszecie na czacie, ja większość rzeczy, które piszecie, czytam, natomiast nie mam, się, nie mam się jak odnieść do nich, bo chciałbym się odnosić do tego, co mówi Stanowski. Więc nie miejcie takiego poczucia, że to się marnuje gdzieś, bo to, 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 to jakieś tam znaczenie dla mnie ma, ale no nie dam rady wszystkiego naraz... w którym jakiś facet, który, nie wiem. ukradł babci ostatnie 100 złotych i zatłukł ją młotkiem do mięsa. Odgraża się, że on pedofila to potraktuje jak, tak, jak mu się należy, czyli tam będzie miał jeszcze gorzej niż ta zatłuczona na śmierć babcia. Takie mamy dzisiaj autorytety w internecie. To wszystko przypomina Big Brothera z więzienia. Ludzie po wyrokach, ludzie po rozbojach, ludzie po oszustwach, ludzie, którzy ewidentnie są na bakier z prawem, edukacją, z jakąkolwiek moralnością. Dzisiaj się wypowiadają na każdy temat i stają się również idolami naszych dzieci. Przecież zobaczcie, jak wygląda dyskusja w internecie. To jest, jest jeszcze jedna rzecz mi umyka, bo może wszystkim nam umyka, że idole współczesnej młodzieży w internecie no często są niewiele warci, no bo to żeśmy już ustalili, że tam potrafią coś pokazać i opowiedzieć w internecie, natomiast poza tym internetem nie mają żadnych dokonań, żadnych doświadczeń, żadnej wiedzy. Po prostu są sławni z internetu. Ale mam wrażenie, że poziom w ogóle tych, tych takich influencerów że też leci na mordę. W sensie na łeb, na szyję leci. Że dzisiaj na przykład w, 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 w tych galach freekwajtowych pojawiają się ludzie, którzy mają mnóstwo followersów i ich poziom w ogóle zachowania, odzywania się, relacji międzyludzkich jest dużo poniżej tego, co, co żeśmy kiedykolwiek w internecie widzieli. I oni też są super popularni. Jakby, jak sobie no, no, nie wiem, czy fagata, bo fagata jest dziewczyną, nie? Ale ona też ma tam półtora miliona followersów, a powiedziałbym, że ona też tak dosyć. No ale dobra. Rozumiecie, że, że to nie, nie tylko problem polega na tym, że tych poziom, poziom influencerów był dosyć niski przez cały czas, tylko mam wrażenie, że on, że on się obniża z czasem coraz bardziej. To nie jest tak, że, że trochę ogarniamy ten internet lepiej, i w związku z tym wymagania nasze wobec twórców są większe. Wobec dziewczyn, wobec dziewczyn, wobec dzieci. Zapotrzebowania dzieci zdają się być. A może zawsze były takie niskich, niskie były te zapotrzebowania. Jak ktoś tam nie miał zarzutu, to w ogóle jest traktowany jak lamus, a ostatecznym argumentem jest przywalenie komuś w ringu. I wtedy jest wyjaśnione, kto miał rację. Kto jest zabawniejszy, inteligentniejszy i w ogóle fajniejszy. Jak komuś nie przywalisz, jak kogoś nie wyjaśnisz w ringu, to w zasadzie jesteś nikim. I w to się blisko patologii wchodzą także uznani sportowcy, sympatyczni, uśmiechnięci. tacy jak Piotr Lisek i nagle oswajają nas. Z tymi wszystkimi indywidułami w, w wokół. W ogóle, kurwa, lisek, ty popatrz, gdzie trafiłeś, kto jest obok ciebie, i czy naprawdę tam chciałeś być. Czy naprawdę te pieniądze są tego warte? Nie mnie oceniać, okej. Okay. Nie wiem, ileś tam płacili za skakanie yy, styczką, ale. Kurwa, smutne to jest. Jest to naprawdę smutne. Magregor, jaka, biw, ty Więc jak dzisiaj jeden patus z drugim są tymi dobrymi i mówią o, o tych złych pedofilach albo tych, co wysyłali jakieś wiadomości, to mi się zbiera na wymiot. Było kiedyś takie powiedzenie, diabeł przebrał się w ornat i ogonem nam przedzwoni. To jest mniej więcej coś takiego. Ale te patusy tego nie zrozumieją. Bo zobaczcie teraz, co się dzieje. Teraz każdy, żeby odsunąć od siebie aktualne zamieszanie, to pedofilskie, to ma jakąś historię na poczekaniu. A w ogóle, ej, słuchajcie, mój znajomy, albo ja słyszałem, że tamten to dopiero odwalił, on to... He, he, hej, to chyba przeprosiny Boxdela były takie, prawda? To do tego, do tego się, się odnosi. Okej. Okay. Rozumiecie, zgwałcił nieprzytomną dziewczynę i nagle... A, do Ferrari'ego. Ferrari, Ferrari takie ma ogłoszenie ostatnio. Okej. Okay. No. No Ferrari też u, urósł do, do, do miana i Idola chyba, prawda? Jest tam sporo dzieciaków, które uważają go za bohatera i followują. Chociaż też jest, jest szansa i nadzieja, że ludzie go followują, dlatego że mają go za wariata i, i są ciekawi, co, co głupiego zrobi następnym razem. Ale. Grał to telefonem i jego imię zaczyna się, czy tam nazwisko, na literę G. Co to jest ku... koło fortuny? Że mamy teraz zgadywać pierwsza literka G i będziemy prosić o samogłoskę. I będzie jeden patus, opowiadał o drugim patrzy jakieś historie z przestępstw, a ludzie to słuchają, podają sobie dalej, zobacz na Instastory, co wrzucił. Ten dzban podczas stosunku wyciągnął telefon i zaczął nagrywać. Nigdy by to nie wyszło na światu dzienne, gdyby nie fakt, że jego własna dziewczyna, bo miał też własną dziewczynę, weszła w galerię i znalazła filmik, jak posuwa nieprzytomną laskę. Jest to youtuber powiązany z poprzednimi. Uwaga, to nie jest żart. A sam nie lepszy. O sobie co mówił? Że łamał ludziom nosy, czaszki, miał wyroki, i teraz. Teraz będzie y, od strony moralnej oceniał wszystkich. Jedni siebie warci. Łamałem ludziom czaszki i szczęki, jestem po wyrokach i tak dalej, jestem takim troszeczkę ulicznikiem. Całe życie latałem po baletach i się tam tłukłem. No i przestępcy, oceniają przestępców, kłucieżę naszych dzieci, a internet stał się jednym wielkim syfem. Czy możemy coś z tym zrobić? To jest, to jest ale to jest chyba to o czym, o czym mówiłem wcześniej, że internet jest taki, może przez nas a może przez te wielkie korporacje, które zarządzają tym, czy przez Google, a przez YouTube'a, przez to, nie? Że, że promowani są tacy ludzie, że od czasu do czasu YouTube przeprowadzi jakąś akcję i wywali kogoś w sposób widowiskowy z internetu, i na chwilę jest cisza i spokój. Ale wokół YouTube'a cały czas się zbierają takie czarne chmury, że co chwila są jakieś afery, co chwila są przepuszczani ludzie i są promowani algorytmem, którzy totalnie nie powinni być promowani w żaden sposób że z jednej strony no, rolą rodziców jest trochę kontrolować to, co robią dzieci, ale z drugiej strony, ja pierdzielę, to są, to są wszystko narzędzia, które są... Hmm, jakby wielkie korporacje o tym decydują, co jest popularne w internecie. To, to, to Google decyduje o tym, co jest popularne na polskim YouTubie, no. Wiadomo, że dzieciaki to oglądają, ale to algorytm podrzuca tym dzieciakom bardzo konkretne treści. Więc powiedziałbym, że to wielkie korporacje nas tak trochę... W krótkim terminie... Pewnie niewiele, w dłuższym na pewno tak. Zacznę od rzeczy, która dla wszystkich rodziców jest tyleż, oczywista, co jednak bolesna. Telefon komórkowy dla starszego dziecka stał się tym. Hmm, spokojnie, jakby trochę, trochę broniąc tu stanowskiego, bo widzę. To nie jest tak, że stanowski porównuje Ferrariego do gwałciciela. Nie? Ale to, że ktoś zgwałcił dziewczynę na imprezie, nie sprawia, że Ferrari jest godny naśladowania teraz nagle. Nie? Więc tak, on, on też jest patologią zdecydowanie, i to, że jest gdzieś gorsza patologia, nie, nie, nie sprawia nagle, że Ferrari został aniołem. To jest to, co Stanowski mówi. Nie, nie, nie mówi, że on, że, że Ferrari jest równie zły, jak tamci. Jest, jest, jest fatalny nadal. Nie tak fatalny, jak tamci, ale fatalny. No, no bo nagle, nagle dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś, którego, ktoś, kogo byśmy uznali za totalną patologię, jeszcze parę lat temu nagle jest postrzegany jako bohater, ponieważ ujawnił jeszcze gorszą patologię. No to nie, to tak nie działa, nie? Czym smoczek dla niemowlaka? Jak rodzic nie może wytrzymać już tych dźwięków płaczu, darciaryja, kłótni albo zwykłych pytań, zwykłych opowieści, po prostu ma nadmiar bodźców, to daje dziecku telefon i mówi masz i zamilcz, żryj ten telefon. I to jest nieładne, co ja mówię, ale wielu z nas tak robi. Nie ma świętych, znaczy może są święci, ale wielu z nas popełnia ten błąd. Ja też czasami popełniam ten błąd. Moja żona czasami, rzadziej niż ja, popełnia ten błąd. Każdemu z nas się zdarzy, da dziecku telefon, mówi masz, zajmij się tym telefonem. Bo już nie wytrzymujemy, nie mamy cierpliwości, mamy nadmiar, nadmiar emocji w sobie. Nie zawsze mamy dość empatii, żeby poświęcić czas naszym dzieciom. Ale potem to wszystko wraca, bo potem wrzucamy to dziecko w algorytm, algorytm wrzuca to dziecko w gilgoczące ręce tyłu yy. Z jednej strony pewnie, powinno się od rodziców wymagać, żeby kontrolowali dzieciaki. No ale z drugiej strony kurde kontrola rodziców ma swoje ograniczenia. Poza tym to jest też tak, jeżeli wszystkie dzieciaki funkcjonują w internecie, a ty swojego dzieciaka odłączysz od tego internetu, to nagle ten twój dzieciak, mimo tego, że jest bezpieczniejszy, to staje się outsiderem i w tym towarzystwie jest postrzegany jako outsider i jest traktowany gorzej. Nie, nie możesz wykluczyć dzieciaka z internetu, nie możesz odebrać mu tych narzędzi, które inne dzieciaki, które używają i o których rozmawiają i które definiują trochę ich świat. Bo nagle twój dzieciak pochodzi z innego świata i nie potrafi się odnaleźć w towarzystwie. No jakby rodzice są trochę skazani na to, żeby dzieciakom dawać ten dostęp, żeby, żeby pozwalać im funkcjonować w takim świecie, jak rówieśnicy funkcjonują. Nie? Filtrowanie, filtrowanie internetu jest bardzo trudne dla, dla rodzica. I. I wydaje mi się, że tu, tu przede wszystkim powinny się pojawić jakieś narzędzia, które, które to ułatwiają. Bo ja siedzę w internecie bardzo długo i mi też jest niezwykle trudno filtrować te rzeczy. Moja córka ogląda tego samego YouTube'a, co ja. I wiem, że to, to dzięki temu ja mogę przejrzeć, co, jakie rzeczy są jej proponowane i tam klikam te trzy kropki i... Nie pokazuj tego, nie pokazuj tego. No? Ale nie wiem, na ile to działa. No? Więc ja mam, ja mam teoretycznie wgląd w to, co, w to, co ona ogląda. Znaczy w praktyce mam wgląd w to, co ona ogląda. Tak, przez to mam gówniane propozycje, ale. uwagi? Dostanie tę uwagę od pedofila. I to teraz nie ma żadnego znaczenia, czy zaapeluję do was, żebyście wyzbyli się elektroniki. Bo to nie będzie skuteczne, to się nie uda. Elektronika jest. Czekajcie, jeżeli już jesteśmy na tym, te, czy, czy te trzy kropki i nie interesuje mnie to, czy to działa, czy nie działa, no nie działa. Po dwóch, trzech dniach znowu są w propozycjach te same osoby. Ja, to jest coś takiego, co powinno być obowiązkowo wprowadzone, i wydaje mi się, że, że Unia Europejska powinna za, wymagać tego od korporacji. Każdy serwis, ka, każde social media powinny mieć funkcję wyłączania konkretnych twórców wyłączania ich albo na miesiąc, albo na trzy miesiące, albo na zawsze. Na stałe. Nie polecaj kanału nie działa wystarczająco skutecznie. Powinienem sobie wybrać twórcę i powiedzieć: Nie pokazuj mi tego chuja, ani mojemu dziecku, nigdy do końca świata. Ja bym chciał, żeby taka funkcja była, tylko niestety to by zabiło algorytm cały, który, który oni stworzyli. Bo ten twórca tam jest nie dlatego, że jest fajny i sympatyczny dla dzieci, tylko dlatego, że on powoduje, że dzieciaki więcej czasu siedzą na tym serwisie. I to jest jedyny interes ze strony korporacji, i oni tego nie zmienią, dopóki się tego prawnie im nie narzuci. Więc tego typu eliminacja, która została wprowadzona na YouTube, naprawdę nie działa, bo ja to widzę na bieżąco. Więc musi się, to, musi się to zmienić Musi być jasna, prosta opcja Wypieprzenia twórcy z internetu Jeżeli ci się on nie podoba I tyle I nawet jeżeli Mnie to będzie kosztował Bo znajdą się ludzie, którzy nie lubią tego co ja mówię I mnie wypieprzą ze swojego Ze swojego fida na stałe Ale licho, to mnie w ogóle nie boli więc, więc Powinna być bardzo drastyczna opcja Wypieprzania ludzi, którzy ci się nie podobają To jest twoje konto Masz prawo je ustawić tak jak ci się chce Z nami i zostanie z nami ale możemy zrobić minimum. Możemy hmm. wprowadzić kontrole rodzicielskie. Możemy skonfigurować sprzęt elektroniczny w taki sposób, aby mieć kontrolę nad tym, co ogląda dziecko, co może oglądać, czego nie może. I ja... Już ja wiem, o czym, o czym piszecie, że ta opcja działa, dopóki nie klikniesz coś podobnego i znowu zaczyna polecać. Tak to jest. Nie? Jeżeli jesteś świadomym, świadomym odbiorcą internetu i wyłączysz sobie jakiegoś ziomeczka ze swojej listy, to ci to znika. Nie? Natomiast jak jesteś dzieciakiem, który nie kuma, to czasami klikniesz na coś, co wyda Ci się atrakcyjne wizualnie, co ci znowu naprowadzi na to samo. Ty jako dorosły będziesz tego unikać, bo jesteś dorosły i wiesz, czego, czego chcesz uniknąć. Dzieciak nie wie i znowu jest kierowany na te same rzeczy. Nie? To ja jako rodzic chcę mieć trochę większą kontrolę nad tym, co moje dziecko ogląda. Ono chce oglądać głupoty, bo to jest dziecko. Nie? Jak często może to oglądać? Więc taka konfiguracja nie trwa długo. Ona może zajmie 10, może 15, może 20 minut, ale to może być 20 minut, drodzy rodzice, które na koniec zmieni życie waszych pociech. A jeśli wasze dziecko, bo to też jest normalne, chce oglądać streamy z gier, to raz obejrzyjcie razem z nim, szybko się zorientujecie, który twórca internetowy zasługuje na to, by dziecko chwilę na niego popatrzyło, a którego pod żadnym pozorem nie powinno oglądać. Jak myślicie, ile jest twórców na Twitchu, których można polecić dzieciom? Mój, mój kanał na Twitchu jest oznaczony 18+. Ja nie chcę, żeby dzieciaki oglądały mój content. Generalnie uchodzę za dosyć kulturalnego faceta, ale czasami kurwą rzucę. Bo mi to sprawia frajdę. Ja lubię język polski, który jest obszernie używany. Y ale też bym nie polecał swojego kontentu dzieciom. I, i, I robię wszystko, co mogę, żeby dzieciaki tego nie oglądały. Na YouTube tego nie włączę, no bo wiadomo, że YouTube od razu ograniczy dostęp do wszystkich widzów. Jak, jak masz 18 plus oznaczony film, to, to nikt tego filmu nie dostanie, więc to, to jest do, do bani totalnie. No, ale, ale powiedziałbym, że jest dużo więcej jest takich twórców na Twitchu i to może być strzał, bo ja nie znam super dokładnie, ale powiedziałbym, że jest jakaś garstka ludzi, którzy są bezpieczni dla dzieci, ale to jest garstka w porównaniu do, do całej reszty. Ja wiem, że być może mówię banałe, ale tak naprawdę wiecie, że mówię bolesne rzeczy, bo często nie mamy na to wszystko czasu. Nie chce nam się. A takie zaniechania wykorzystują źli ludzie. Dla rodziców młodszych widzów, staram się wszystko wypikać tam, więc content jest też bezpieczny. Bezpieczny dla waszych młodych. Się wybijmy sobie z głowy, że. YouTube'a nie będzie w naszym życiu i nie będzie YouTube'a w życiu naszych dzieci. YouTube będzie, bo YouTube jest dzisiaj telewizją. I tak jak w naszym życiu była telewizja i oglądaliśmy czasami telewizję, no chyba, że akurat oglądają mnie tacy, którzy nie, nigdy nie spojrzeli, bo ojej, nie, nie chciałem. Jestem lepszy, bo jestem antytelewizyjny. W naszym życiu będzie, był telewizor i w naszym życiu będzie YouTube. Dla dzieci naszych YouTube jest naszą telewizją. Ja nie wiem, czy to jest, czy to jest prawda. W sensie z perspektywy twórcy chciałbym, żeby był YouTube dla ludzi. Tak jak telewizja dla mojego pokolenia. Ale wydaje mi się, że, że te media za szybko się zmieniają, że dzisiaj TikTok jest dużo ważniejszy dla, dla widzów e, i być może za jakiś czas po TikToku będzie coś, coś kolejnego. Ja osobiście dosyć dużo oglądam YouTube'a. E, różne rzeczy, które uważam za wartościowe, bo dużo wartościowych rzeczy się pojawia na YouTube'ie, ale nie wiem, czy dla młodego człowieka, który, jest, który ma to utrzymanie uwagi na niższym poziomie, czy YouTube jest równie atrakcyjny jak TikTok? Chyba nie. I dlatego jest to wyzwanie dla Państwa. Bo jak to jest możliwe, że państwo tak bardzo nie nadąża ze swoimi rozwiązaniami za technologią? Wytłumaczcie mi to. Kanał Stop Klatka dostał chyba w tym roku 20 tysięcy złotych kary dlatego, że puścili film psy o godzinie 20 z oznaczeniem plus 16. A Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że jest to film od 18, a nie od 16 lat. Dlatego powinno być plus 18, a nie plus 16. I 20 tysięcy złotych kary. Czy ja mówię, że to jest głupie? Nie. Ja mówię, że to jest głupie. W sensie, jakie ma znaczenie dla widza, czy na, na filmie na początku jest napisane plus 16, czy plus 18? To nie jest kurwa tak, że ci się telewizor wyłączy, jak masz za mało lat. Jaki to ma sens? Totalnie. Stanowski jest tu wyjątkowo sympatyczny wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak? Przecież jaki to ma sens? Kompletnie, nie? To, przynajmniej na tym YouTubie, jak znaczysz materiał 18, to wiele osób go nie dostanie. To nie jest też idealne rozwiązanie, ale jest jak jest to mam. O nie, mam 17 lat. Mamo! Daj pilota muszę wyłączyć telewizor, bo film jest nie dla mnie. <noise> Jakby... Że ktoś to jeszcze dzisiaj serio traktuje, no ale okej. Okay, no. jak, jak bardzo jest to opóźniona instytucja. Mówię tego, tylko mówię, gdzie jest internet w tym wszystkim? Kto kontroluje dzisiaj internet? Internet jest większy od telewizji, to dlaczego państwo ma wywalone na internet? Wytłumaczcie mi to. <noise> Uważa... U, kto to? Co to był za goryl? tak. <laughs> oh, the fuck? Taka, nie muszę to jeszcze... Wywalone na internet. Wytłumaczcie mi to. Jezus. To jak z, z filmu Patryki, Patryka Wegi. Jakiś taki absurdalny typek. To jakby chcieć... Jakby chcieć z, zrobić ten... Taki... Stereotypowego imbecyla z filmu Vegi, to nagle się pojawia, nie? I to jest chyba, to jest, to, to, jest to o czym mówiłem wcześniej, że taki ziomeczek jak on nagle robi się popularny. Wyobraźcie sobie, nie? Że, że my możemy trochę się śmiać z tego, ale jest tam jakaś grupa ludzi, która uzna go za całkiem fajnego typa. Może wartego naśladowania. I to jest ten, ten poziom, poziom tej influencerki obniża się, ale to jest też tak, że, że trochę to jest taki wąż, który zjada własny ogon, że przyzwyczajamy się do kontrowersji i szukamy jeszcze większej kontrowersji, bo już ta taka zwyczajna kontrowersja z, zaczyna nas nudzić i coraz, coraz bardziej, coraz bardziej, chyba, że dochodzi do takiej katastrofy jak teraz i może trochę standardy się podniosą na jakiś czas. Ale potem znowu to będzie się, dopóki się te algorytmy nie zmienią i zasady funkcjonowania tych korporacji w social media i social, so, social mediów, to będzie to zawsze tak. Coraz większa kontrowersja i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że powinny być kary, tak jak są kary dla kanałów telewizyjnych, tak samo powinny być kary dla kanałów internetowych. Jeśli puszczane są materiały, które nie... Widzisz nawet sam co w nagranie, żeby go jeszcze raz zobaczyć. No bo ja nie, generalnie do zonie chodzę zbyt często. Więc uznałem ok, goryl, to zobaczmy jeszcze raz. To przynajmniej będę miał podwójne doświadczenie. To dlatego go cofnąłem, nie dlatego, że uważam go za godnego naśladowania. Nie powinny być dopuszczone dla osób poniżej 18 roku życia, jeśli dopuszczane są jako materiały dopuszczone bez oznaczenia plus 18. Oczywiście każdy internetowy twórca stara się unikać jak ognia tego plus 18, bo za plus 18 YouTube obcina zasięgi i obcina monetyzację. Po prostu biznes przestaje się aż tak bardzo spinać. Natomiast, no, rany boskie, czym się różni YouTube od telewizji dzisiaj poza tym, że oglądamy go tu, a nie tam na ścianie? Niczym. Dlatego jeśli robisz konferencję pełną patologii, konferencję ludzi, którzy chcą się prać po ryjach, wyzywają się, przeklinają, rzucają obrzydliwe teksty, opowiadają o jakichś stosunkach seksualnych, które były albo za długie, albo za krótkie i nie dasz oznaczenia plus 18, dostajesz karę. Jak zrobisz to ponownie, zapomnisz plus 18, dostajesz pięć razy większą karę, aż w końcu wynocha z internetu. No trzeba to miejsce jakoś ucywilizować. Dlaczego? Ciekawa to jest w ogóle koncepcja, bo jeżeli chodzi o Fame MMA, to te konferencje, które tak rzeczywiście były skrajnie obrzydliwe, one są chyba dostępne na YouTube normalnie. I tam nie ma żadnych ograniczeń wiekowych totalnie. Wiadomo, że zachowanie tych, tych orangutanów jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. Zastanawiam się, jak to wygląda w kwestii samej i samej tej gali, Gdzie tam też jest dużo, dużo rzeczy się mówi, których dzieci nie powinny raczej słuchać. Ale jak zapłacą SMS-em czy w jakikolwiek inny sposób, no to mogą wejść i oglądać to, nie? Tem, te, te, tego typu zamknięte gale za paywallem też powinny być przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rozliczane w jakiś sposób? Więc chyba, chyba nie obrażać orangutanów, ja wiem. Orangutany to są bardzo szlachetne zwierzęta. Bardzo przepraszam orangutany za to. Dlaczego telewizję cywilizujemy? Radio cywilizujemy, a internetu nie, chociaż to internet dzisiaj rządzi. Dlaczego? Internet nie może być miejscem wyjętym spod prawa, a regulamin YouTube'a nie może zastępować polskiego prawa. To musi iść razem. YouTube zawsze będzie miał swoje regulaminy, ale one nigdy nie będą nadrzędne. Zawsze powinno być nadrzędne polskie prawo. Znaczy no, przede wszystkim y, regulaminy y, YouTube'a są chujawarte. No nie oszukujmy się, one działają tylko wtedy, kiedy YouTube nagle zostanie prądem kopnięty, że ktoś zrobił już coś tak skrajnie niewłaściwego. To, jest, to, są, to są jedyne momenty, gdzie YouTube interweniuje. Tak normalnie tego typu patologia to jest. To jest po, jakby poklask. Z podklas, poklaskiem się spotyka algorytmów. Musimy się zastanowić, zrobić może nawet debatę, gdzie prawo nie nadąża za technologią, żeby chronić nasze dzieci. Takie wiadomości, jak wysłał Boxle do tej czternastolatki o tym, jaką ma swoją wielką kutangę, a jaki jak ona ma za małe cycki e, dla owej kutangi. Takie wiadomości już powinny skutkować od razu karą. Zarzuty kara. Nie można pisać do dzieci. Takich treści, nawet jeśli te dzieci tego nie odczytają, nawet jeśli tam się nie pojawią te niebieskie ptaszki, wiadomość odczytana. Jeśli ktoś takie rzeczy pisze, od razu powinna spotykać go kara. Ale trzeba za tym nadążać. Trzeba napisać prawo pod rozwiązania technologiczne, które dzisiaj stosują młodzi ludzie. A my mamy prawo napisane tak, że jak ktoś telegramem do kogoś wyśle, wiadomość, ty kurwa, to potem może czekać go kara. Ale jak zrobi to Whatsappem, to co to jest Whatsapp? Nie mamy tego ujętego. Ustawodawca nie przewidział. Telegramem? Serio? Ty kurwo stop, jadę do Ciebie stop. I za to można dostać karę. Nie wiedziałem, że to... No, fantastyczne. Okej. Okay. Takich rzeczy do przepracowania jest wiele. Musimy uczyć dzieci w szkole, że po drugiej stronie monitora wcale nie musi być miły pan, nawet jeśli jest miły na zdjęciu. Hej. A może czasami jest miły na zdjęciu i miły jest nadal? Ale to miły pan nie rozmawia z dziećmi, żeby wszystko było jasne. Jak się nazywa pingwin, to wcale nie jest pingwinem, tylko może być to Stu... Który chcecie pogilgotać w hotelu. Musimy edukować dzieci mniejsze na temat zagrożeń i asertywności, większe na temat odpowiedzialności za swoje hasła, na temat odpowiedzialności za zdjęcia, które się robi, które się wysyła. Musimy no jednak nauczyć dzieci być nieufnym, nieufnymi. Nie jak Janusz Korwin-Mikke, który powiedział: Ej, czy to nie dobry interes, gdyby tak 50 dzieci rocznie wpadło w łapy pedofili, ale cała reszta byłaby ufna? Nie, nie jest to dobry interes. Zorganizuj loterię może, pedoloterię. Wytypujmy od razu te dzieci, które wpadną w ręce pedofilii, a cała reszta będzie miała spokój. Czy to nie świetne rozwiązanie, panie Korwin-Mikke? Nie stworzymy świata idealnego. Nie zablokujemy internetu, nie będziemy go też w pełni cenzurować, ale ktoś musi go nadzorować. Nie, możemy, nie może być tak, że my nadzorujemy jakąś babę, która sprzedaje truskawki i jej zabraniamy sprzedawać truskawki pod blokiem, bo mówimy, że nie ma na to zezwolenia, ale jednocześnie jak jakiś zwyrol streamuje dla 200 tysięcy dzieciaków, to nikt nad tym nie panuje. I nie ma... to, jest, to jest prawda. Jakby dysproporcje w zainteresowaniu państwa rzeczami niewłaściwymi są boleśnie zauważalne. Że, że serio, znajdą się ziomeczki, które będą, y, które, które będą ścigały starą babę z truskawkami. A ta, tu, tu w takiej sytuacji, gdzie jest taki ogrom zainteresowania i tak dużo się dzieje, to nikt nawet nawet na to nie rzuci okiem. To jest, to jest tak, niezaprzeczalny fakt. Nie ma nikogo, który by powiedział, ej, kolego, ty tak nie możesz robić, nie chcemy. Może powinniśmy się zastanowić, że jeśli jesteś odpowiednio dużym slimerem, to nie zaczynasz podlegać jakimś. Regulacją, po prostu. Nie mówię, że trzeba licencję na slimowanie wprowadzić, bo nie chcę e, tej dyskusji posunąć do absurdu. No ale nie może być tak, że baba z truskawkami ma problem, bo jedna truskawka może być zgniła, a gościu, który gada do całego Poznania czy całego Krakowa pełnym dzieci y, pełnego dzieciaków, już może sobie robić co chce. No, prawo musi nadążać. Być może moje pomysły są głupie, być może ktoś ma dużo lepsze, ale prawo musi nadążać za, za rzeczywistością. Żeśmy z Borysem, żeśmy bardzo dużo rozmów przeprowadzali na podcastach na ten temat, bo różne afery się po drodze przydarzały nie tylko w Polsce, gdzieś tam za granicą, w jaki sposób to kontrolować. I chyba żeśmy nie doszli do jakiegoś sensownego rozwiązania. To jest niezwykle trudno wymyślić, w jaki sposób polityków zagonić do tego, żeby trochę kontrolowali internet, ale żeby ich nie skłonić do nadużyć. Bo to jak, jak, jak dasz politykom narzędzia do tego, żeby kontrolowali przepływ informacji w internecie, to możesz być absolutnie pewny, że ta, że ta kontrola zostanie posunięta za daleko. Bo to jest też metoda na to, żeby, żeby, żeby kontrolować przepływ informacji w ogóle. I, I będziesz mówić niewłaściwe rzeczy, to cię polityk uzna za niewłaściwą osobę w internecie. To jest kurde, niestety. Konsekwencje wolności potrafią być bardzo bolesne dla, dla tych, którzy w niewłaściwym miejscu się znajdą, w niewłaściwym czasie. Więc to jest... strasznie ciężko jest, strasznie ciężko jest ustalić. Wydaje mi się, że zakaz, zakaz korzystania z social mediów dla osób nieletnich mógłby być jakimś rozwiązaniem, ale to pewnie też ma duże... To, to też, też pewnie byłoby ryzykowne. A nie nadąża. A tak w ogóle nie jadę na mów. W sobotę jest mów, Miałem tam prowadzić konferencję czy coś, tam jakieś rozmowy. E, I bardzo przepraszam e, mojego kolegę, który jest organizatorem tej imprezy. Miałem dużo dobrych chęci. Chciałem w tym uczestniczyć, bo podoba mi się popularyzacja piłki nożnej w wśród. Okej. Okay. <coughs> czy tam są osoby, które się tutaj. No tak. Jest ta, jak, jak ona. Aleksji, nie? Aleksji była ze Stu Blisko. No to jest pro problem już, nie? Ona jest chyba najbardziej w tym gronie. Jest też yy, Gola, który jest kumplem Boxdela, więc też ryzyko, nie? cały Team Goats wycofali, no. Wśród młodzieży popularyzacja piłki nożnej poprzez yy, znanych piosenkarzy, czy też youtuberów, ale tych, tych, tych spoko youtuberów, chociaż jak się okazało nie wszyscy byli yy, spoko, natomiast już podczas ostatniej konferencji prasowej nie czułem się swojo, czułem się, że to nie jest moje miejsce, miałem wrażenie, że trafiłem znowu do szkoły on tak wygląda faktycznie, jak faktycznie mówi, gdzie ja przyszedłem? O, Ja Cię nie mogę. Tak totalnie wygląda jak człowiek w niewłaściwym miejscu. Podstawowej, gdzie dzieciaki kłócą się jakieś bzdury, a ja tylko czekam na ostatni dzwonek i chcę po prostu stamtąd wyjść. Trafiłem między ludzi, z którymi tak naprawdę nie chcę mieć nic wspólnego, bo nie chcę im zadawać pytań, bo nie interesuje mnie nic, co oni mają do powiedzenia. I e, jednak się przyzwyczaiłem do tego, że mam ten komfort zadawać w życiu pytania mądrzejszym od siebie, a tu nagle no, powiem to, musiałem zadawać pytania ludziom od siebie głupszym, tacy też. Nie, nie powiedziałbym, że jakby nie wszystkie... jakby Stanowski bardzo spoko dobrą robotę wykonuje, ale też różnych ludzi zapraszał do siebie do kanału, na kanał i nie wszyscy byli tacy wybitni, powiedziałbym. Więc to raczej powinien przywyknąć do tego, ale rozumiem jego argumenty, też bywają. I już tam się czułem niekomfortowo. Natomiast po tej ostatniej aferze uznałem, że w ogóle odbijam od tego środowiska, że nie chcę być w pobliżu, nie chcę mieć zdjęcia z tymi osobami, nie chcę trzymać mikrofonu przy kimś, o którym się zaraz ukaże jakiś materiał. Albo nie zaraz, ale za rok, za dwa. Nie chcę po prostu zbliżać się do środowiska, które ewidentnie nie jest moim środowiskiem. No, jest, to, jest, to jest bardzo bolesne oświadczenie i podejrzewam, że więcej osób będzie myślało tak, jak Stanowski. Znaczy Stanowski też powinien być ostrożny, bo on jednak jest częścią tego środowiska. Nawet jeżeli chce się odseparować, tak, mówiąc te rzeczy, to jednak jego, on funkcjonuje bardzo mocno na YouTubie i, jest, i przez to jest youtuberem. Nawet, jakby, nawet jeżeli nie chcemy być nazywani youtuberami, to siłą rzeczy. To jest, to jest coś, to jest część tego, kim jesteśmy, ale palicho... No. To nie jest do końca istotne. Natomiast zastanawiam się, jak wiele osób uzna, że towarzystwo youtuberów jest ryzykowne właśnie ze względu na to, co się, co się może wydarzyć w przyszłości. Jakby. Firmy, które współpracują, reklamodawcy, duże marki, czy chcą być w jakikolwiek sposób kojarzone z, z YouTuberem, który potencjalnie może bardzo robić dużo rzeczy niewłaściwych? No niespecjalnie. Nie? Podejrzewam, że najbliższe lata, lata to będą chude, jeżeli chodzi o współpracę na YouTubie. Mam nadzieję, że mnie to jakoś nie dotknie, bo, bo jak głównie współpracę mam w ramach podcastu. To jest jednak content taki powiedziałbym wyższych lotów, ale może, może się mylę. Ale myślę, że. że, że dużo współprac zostanie zawieszonych yy, na skutek tych wydarzeń, które tu miały miejsce. Tak, tak, obejrzymy sobie Wardenga, ale tam widzę, że jest parę parę interesujących rzeczy tam. Yy, Maciek Dąbrowski coś opublikował i widzę wszystkie komentarze, które piszecie. Spokojnie. Drodzy widzowie, chroncie swoje dzieci przed youtuberami, których największym osiągnięciem jest to, że mają światłowód. Ich wielkie kariery zaczynają się na waszych telefonach, na waszych tabletach, na waszych komputerach. A nie muszą się zaczynać. To od was zależy, Kogo w tym internecie wesprzecie, komu dacie szansę, kogo pokażecie sobie, czy też swoim dzieciom, czy swoim dziadkom? Słuchajcie, to jest tak: sięgając jeszcze po to, jak się kto identyfikuje. To, jak się identyfikujemy, nie, nie ma... często nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Ja się mogę identyfikować jako podcaster, jako mm, komentator gier, mogę się identyfikować jako streamer. Ale jak mnie ktoś nazwie youtuberem, no to jestem youtuberem, bo, bo, bo funkcjonuję na YouTube, tutaj nie ma. W ogóle, we współczesnym świecie mamy bardzo dużo problemów z identyfikacją. To, że się identyfikujesz w jakiś sposób, to wcale nie znaczy, że świat cię ma tak postrzegać. No nie. Możesz się przedstawić nawet jak, nie wiem, żyrafa. Ale jak ktoś uzna, że jesteś facetem z YouTube'a, to jesteś facetem z YouTube'a. Więc yy, to nie. Ja wiem, że żyjemy w takim świecie, że nasza osobista identyfikacja powinna być najważniejsza, ale jesteśmy tym, za kogo nas świat uważa, a nie odwrotnie. Więc. A kogo wyślecie w otchłań? Mówiąc wszystko w pitu, tam gdzie powinni zawsze być. Ja też czasami przeklinam mam tego świadomość, za często. To jest wyraz ekspresji. Ale jednak mimo wszystko potrafię zbudować zdanie bez przekleństwa. Wierzcie mi lub nie, ale potrafię. Ja też potrafię, ale, ale wolę z przekleństwem. To jest, język polski jest fantastycznym narzędziem, no? Natomiast są tacy, którzy nie potrafią, a codziennie zaśmiecają nasze głowy. I to kurwa, to źle? Kurwa, przepraszam go, kurwa! Co, kurwa? To, to jest wyjaśnione, kurwa się nie bazuje, kurwa! Patusy, ludzie po wyrokach, oszuści, bo są zabawni, bo się ładnie uśmiechają. Fajnie, ładnie się uśmiechali też jak okradali wasze babcie, jak bili waszych kolegów, jak łamali komuś nogę, jak wybijali komuś zęby. Wtedy też się super uśmiechali. A dzisiaj, haha, tacy charyzmatyczni wyjaśniają w internecie. Jedni wyjaśniają w internecie, inni werbują w internecie do gwałtu, inni jeszcze werbują w internecie, żeby pogilgotać się z dzieckiem w łóżku. Ale to wszystko zaczyna się na naszych komputerach, na naszych tabletach, na naszych telefonach. E, więc oglądajmy świadomie i kontrolujmy, co oglądają nasze dzieci i popchnijmy nasze dzieci w stronę wartościowych kleści, bo na YouTubie jest dużo wartościowych kleści. Tylko trzeba odrobiny wysiłku, żeby się do nich dokopać. Algorytm czasami podsunie nam te zupełnie niewłaściwe, ale nie jesteśmy niewolnikami algorytmu i nie musimy mieć idoli z algorytmu. Kurde, też, też też jakby mam ten temat przestudiowany od wielu, wielu lat i próbuję jakoś to ogarnąć jako uczestnik internetu, twórca i jako rodzic. I tego się, to jest nie, nie, to jest nie do wykonania, Praktycznie tak długo, jak platformy nie zaczną z rodzicami współpracować. Problem polega na tym, że rodzice i platformy mają rozbieżny interes. Platformy chcą, żeby dzieciaki siedziały jak najdłużej i przynosiły jak najwięcej zysków. Rodzice chcą, żeby platformy nie trzymały tam dzieciaków w nieskończoność i żeby dostarczały edukacyjne, wartościowe treści. I dopóki nie pojawi się jakiś organ, który spróbuje zbliżyć te cele jakoś, albo zmusić platformy, żeby cele miały podobne do tych, co mają rodzice, to się, to się nie da tego kontrolować. No po prostu żyjemy w świecie, w którym to jest bardzo dużym zagrożeniem i będziemy sobie radzić z konsekwencjami tych zagrożeń przez najbliższe lata. kurwa. <śm> <śm> Noo... Chyba to nie był ten, po swojemu, ale to jest Betlik, to muszę bardziej elokwentne wypowiedzi dawać. A to ten, co ten wywiad odjeb... Ten wywiad odjeb... Człowieku! Ile ty masz na 30 już nie? to. Widać! Adam, jak będziesz montował, to dorzuć na koniec taką głosówkę, że niestety zmiana prowadzących w poniedziałek, to znaczy ja zostanę, ale nie wiem z kim będę te poniedziałkowe poranki w kanale sportowym przez jakiś czas jeszcze prowadził, bo Maciek też okazało się, że 9 lat temu wykonał absolutnie skandaliczne nagranie, które miało być żartem, ale no, jeśli było żartem, to bardzo, bardzo słabym. Odbijam od tych YouTuberów, nie chcę mieć nic wspólnego z YouTuberami. Tam chyba każdy kiedyś się skompromitował i na każdego można coś wyciągnąć. Trzeba iść przed siebie, ale w innym towarzystwie jednak bardzo żałuję dorzuć to proszę na koniec. No, prawda kurde. Prawda, no nikt nas nie kontroluje kompletnie i yy, no i każdy z nas coś tam powiedział głupiego albo zrobił głupiego i ja na pewno na pewno wiele razy mi się zdarzyło. Nie sądzę, żeby poziom mojej głupoty był kryminalny kiedykolwiek. Nawet nie powiedziałbym, żeby poziom mojej głupoty był przekroczeniem jakby wyraźnym przekroczeniem dobrego smaku, ale kto wie, czy za 5-10 lat to, co ja mówiłem i to, z czego ja żartowałem, nie, 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 było, nie było przegięciem. Nie? Więc no cóż, no czas pokaże. Po pierwsze, czas pokaże. Po drugie, wydaje mi się, że to nie jest tak, że YouTuberzy, że. Wydaje mi się, że to jest po prostu ludzka cecha. Że wśród ludzi jest jakaś grupa osób, co lubi przekraczać granice i robi to regularnie. Są tacy, którzy popełniają przestępstwa i robią to regularnie. Tyle tylko, że tak się akurat złożyło, że youtuberzy to jest taka grupa osób, która ma dostęp do kamery i to wszystko filmuje, bo to jest. Więc można ich złapać na tym. Więc no to, to na tym polega różnica. Nie? Ludzie, którzy pracują w filmach, którzy pracują w telewizji, robią podobne rzeczy. Czasami trudniej ich złapać, bo sobie nie, nie, nie nagrywają tego. Nie? Więc. Ale no, rozumiem stosunek Stanowskiego do youtuberów i też mówię eh, lepiej na wszelki padek lepiej się trzeba mo, lepiej się trzymać z daleka, ale to nie ma gwarancji, że zaraz nie trafi jakiegoś koleścia, który robił gorsze rzeczy tylko nie filmował tego, więc.